Cześć wszystkim z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Thaumaturge. Tak, znajdujemy się akurat w tym momencie na Pradze, ponieważ ja dotarłam sobie pod właśnie praską cerkwię, ponieważ zaznaczyłam sobie zadanie w oparach świętości, więc sobie wejdźmy do cerkwi świętej Marii Magdaleny i zobaczymy, co się dzieje. Cerkiew, coś tutaj jest ogólnie, ale aha, tutaj są w ogóle wskazówki z tego, co widzę. Mogę usiąść gdzieś? No spoko, nie wierć się. Zobaczmy. Modlitewnik. Zawiera modlitwy odmawiane w trakcie egzorcyzmów. Karty modlitewnika są często czytane, choć słowa na nich zapisane, wyryte są już w pamięci. Te same modlitwy wykorzystywane są do różnych przypadków rzekomego opętania. Zobaczmy, może coś jeszcze znajdziemy intrygującego. Tutaj coś jest. Kadzidło. Wciąż dymi, ciężko wytrzymać ten duszący zapach. Nad dymem z kadzideł unoszą się wciąż słowa powtarzane niczym mantra, regularnie, często i z wielkim przejęciem. Próby odegnania szatana, wołania do nieba i prośby o Boże wstawiennictwo w sprawie dusz opętanych przez różne złe licha. Duchowne, tak? Tutaj mamy kandelabr, chyba? Tak, świecznik. Świece nie płoną, widać to rytualny świecznik zapalany na specjalne okazje. Cerkiewne rytuały. W świątyni odbywają się regularnie egzorcyzmy prowadzone przez ojca Kiryła. Poczekajcie sekundkę, ja muszę sobie okna zamknąć. Dobrze, że to w zasięgu ręki, bo oczywiście o tym zapomniałam. Duchowne działa wyuczenie, nie przykłada się szczególnie do rozpoznawania przypadków i faktycznej pomocy udręczonym duszom. Miło. Nie ma co. Dobra, co tutaj jest z kolei? Pulpit. Używany w obrządkach prawosławnych, również w przypadku spowiedzi. Na wierzchu pulpitu ostały się echa szeptu. To była spowiedź, której wysłuchał Kirył. Spowiedź albo ciche wołanie o pomoc, rozproszliwa prośba o nadzieję. Caryca! Aj. Nie ma tak, kichanie. Ikona. Ikona przedstawiająca oblicze cara Mikołaja II. Długo patrzył na ikonę, prosto w oczy cara, badawczo, licząc na natchnienie. Ikona nie odpowiadała, ale odszedł od niej z ułożonym w głowie planem. Mamy krzesło. Drewniane krzesło niczym się nie wyróżnia. Siedząc na krześle, serce jej biło z trwogi. Słowa modlitwy nie dawały ukojenia, podobnie jak spokojnie patrzący na nią z ikony Chrystus. Obawia się o tę najbliższą istotę w jej życiu... Obawa o tę najbliższą istotę w jej życiu brała górę nad wszystkim. Caryca Aleksandra. Ostatnia nadzieja. Caryca odwiedza cerkiew zapewne inkognito, skoro nikt nie mówi o tym na głos. Jej spowiednikiem jest Kirył, u którego szuka pomocy dla swego strapionego serca. Jej myśli pełne są lęku. Też intrygująco. Tam jest jeszcze krzesło jakieś. Przyjrzyj się tej cerkwi. No to chyba tylko to krzesło nam zostało, tak naprawdę. I haven't seen you here before, young man. You look exhausted. What brings you here? I must have gotten lost. I don't know yet where my path is taking me. Are you a believer? I believe in a higher power. But during my travels, I learned that God appears under many guises. People dress God up in different forms, and all are true. There is no way of defining Him. I sense you have doubts, questions, so ask. What is the Church's position on thaumaturgy? That's a fairly difficult subject. There is hope for all, even for those who live in great sin. So, in your opinion, Father, being a thaumaturge is a sin? It's not up to me to say what's a sin and what isn't. But there's hope for everyone, young man. Aha. You're an exorcist, aren't you? I've heard you regularly drive Satan out of people here. Yes, it's true. Does it often work? If the flame of Doubting Thomas flickers inside you, you can soon witness the miracle of exorcism with your own eyes. Is there anything else I can help you with? Ciekawe. Do you really believe that nonsense, Father? That demons dwell inside people? Is that calculation or habit?
I think we aren't so different from one another. I don't question the existence of your demons, Thaumaturge. I had to ask. Is there still something troubling you? Do you know Grigori Rasputin, Father? He also visited this place not long ago. Rasputin. I haven't seen him here, but yes, I know him, and I remember him well. It's impossible to forget someone like that. How do you know one another? From back in Petersburg, he was looking for protection, posing as a great preacher, but I was suspicious of him. He was nothing more than an ordinary charlatan. Just talking about that man sullies the palate with sin. Why do you ask about him? No reason. Oczywiście. Znajomy z Petersburga. Kieru zlecił w rozmowie, że zna Rasputina z Petersburga. Ma o nim nie najlepszą opinię, pała do niego wręcz wrogością. Rasputin próbował swych sił w tamtejszym świadku duchownym, ale mu się nie udało. Tajemnica Rasputina. Rasputin był już w cerkwi przede mną. Do tego zna Kiryła, choć nie wspomniał o tym słowem. Co on knuje? Na pewno coś, co ma związek z starym, w którego wizerunek się tak zawzięcie wpatrywał. Jeszcze możemy zapytać o carycę. You get some peculiar guests here, Father. There is room in God's house for everyone. It's no secret that Tsarina Aleksandra is particularly God-fearing. Do you know her well? As well as a confessor can. So, quite well. If you're looking for gossip about her Imperial Majesty, you've come to the wrong place. There are plenty of people at Wróżycki Bazaar eager for such chit-chat. I feel as though this is not an accidental meeting. I'll be off. I'm sure you have more urgent matters to attend to, Father. I'll be here if you want to talk. And remember, darkness does not exist without light. If your demons are real, then so is God who cursed them. Mhm. Ciekawe spojrzenie, ale widzę, że skończyłam zadanie w tym momencie. Było dość krótkie, muszę przyznać. Wobec tego udajmy się jeszcze na zadanie poboczne dla naszego przyjaciela Abaurycego, skoro mamy jeszcze taką opcję. Nic mi się tu nie oznacza, prawda? Ale szczerze przyznam, że jestem ciekawa jeszcze tego szpitala. Wydaje mi się, że na nim też może być jakieś zadanie. Tylko, że ja bym chciała zaczekać może sobie do dnia na przykład. Do rana niech będzie. Dobra. I się przejdziemy wobec tego, jak powiedziałam, do szpitala jeszcze. Bo, no, ciekawi mnie to, szczerze przyznam, czy tam faktycznie by było jakieś zadanie, czy jednak kompletnie nic. A cholera wie. Więc bym chciała się przekonać. Ogólnie rzecz ujmując, byli tam jacyś ludzie, do których można było sobie zagadać. Właśnie tutaj. O! Kolega poszkodowanego. Myślałam, że to żandarm przez chwilę. Dobra, wobec tego pogadajmy. Hey, you with the book! Tell them they can't keep us here against our will! Go back to the ward! I'm telling you for the last time. The examination's not over. Man, this is a prison state. Even quacks will lock you up. You better stay out of this. Take it from me. Is it all because patients won't get examined anymore? My friend felt under the weather, so we came. But look at him now, sound as a bell. You came? They brought you on a cart, half dead. Probably after some kind of subversion. This is slander! It's better if they stay longer. For examination. You understand? I understand. They should stay here for their own good. You scum! You're siding with the quacks? What kind of patriot are you? Get here! With this simple trick, I can save some chloroform. Nie o to mi do końca chodziło, ale dobra. Szczerze przyznam. A czekajcie, czy ja mogę wczytać szybko? Nie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak szybkie wczytywanie, szkoda. Dobra, wobec tego. To chyba czas zadziałać, Czy wy nakładacie krwawienie, widzę, tak? Dobra, szybki atak wobec tego i... Nie, ja nie chciałam lelka,
Może bym właśnie zrobiła skowyt, tak na przykład, temu panu. No i fajno, cecha została uśpiona. Mogę typa jeszcze akcją, reakcją tutaj załatwić i wykorzystamy sobie lelka, który mnie ochroni przed zmianami statusu. W sensie, no, stanami. Wiadomo. Dobra, oczywiście, że mnie musieli dziabnąć podwójnie. Okej, okay, wobec tego. Ten tutaj, o. Jeśli o ciebie chodzi, to weźmiemy może Krampusa na ciebie. Diabelska kara, może nie. Czarcy, tutaj szatański figiel. Całe moje skupienie, tak? Czarci pakt. Nie, może jednak Velesa faktycznie wykorzystałabym. Śliski zakład. A, dawaj śliski zakład. Co tam? Dobra, jeden padł był. Fajnie. Ty, panie. Akcja, reakcja? Mogłam w sumie planowanym atakiem sobie podziałać. Rozproszenie. To może być i rozproszenie w gruncie rzeczy. Dobra, cecha uśpiona. Mnie to troszkę uzdrowiło, widzę. O, ty chamie. A co tam, dawaj z tym upiornym upojeniem. Dobra, mogę właśnie mu jeszcze wstrząs mózgu tutaj dać. No i fajnie. Szkoda. Szczerze przyznam, muszę kiedyś zobaczyć właśnie tam chyba za pomocą nie wiem kogo, nie pamiętam za Chiny kogo. Ale za pomocą któregoś salutora będę musiała sprawdzić, czy dałabym radę sobie ten, żeby skupienie tracić zamiast, o mój Boże, ten szpital. Coś czuję, że tutaj będzie coś fabularnego jeszcze. Czekajcie, zobaczmy. Aha, mnie do wyjścia kieruje, tak? Mogę zejść? Nie, nie mogę. A mogę wejść? Też nie mogę, rozumiem. Ale nic tutaj nie ma tak naprawdę. No, boczne skrzydło jest tylko. Dobra, wobec tego, moi mini, weźmiemy sobie, wyjdziemy i udamy się już właśnie w związku z zadaniem Abaurycego. Się udamy. Tak więc do dorożki. I dokąd? Na Śródmieście Południowe, tak? No dobra. Poproszę wobec tego. A Południowy to jest tam, gdzie jest dworzec. Mhm. Dobra wobec tego. Aha. O! W dwa różne miejsca mnie kieruje, tak? I pójdziemy sobie najpierw tą drogą. Wydaje mi się, że to było w związku z pójściem tam, chyba włamaniem się do jakiegoś biura? Bodajże? Chyba coś takiego było. O, tutaj coś jeszcze jest! No proszę. Zbadaj. No zbadajże. Drzwi do biura. Są zamknięte na klucz. Co teraz? Nad staranną scenerką drzwi unoszą się słowa. Lekkie i zwiewne jak puch szepczą o wielkiej tajemnicy, o nikomu nieznanej skrytce pod betonową płytą, w której leży niewidoczny dla ludzkiego oka zapasowy klucz do biura. Ślad, znajomy, strapiona osoba. Okazja czyni. Skoro biuro jest zamknięte, a ja przypadkiem dowiedziałem się, gdzie jest klucz, to trzeba być konsekwentnym i tam wyjść, prawda? Zresztą, czego oczy Neumayera nie widzą, tego nie będzie mu żal. Hehe. Dobra, wobec tego podnosimy. Tak, wchodzimy wobec tego do biura. No właśnie, ale płaszcz kulturalnie zdjął, nie? Więc spoko. Dobra, co my tu mamy wobec tego? Zobaczmy. Oferta kupna. Opiewa na zakup czystej krwi ogiera rasy hanowerskiej o dumnym imieniu Bucefał. Suma robi wrażenie. Nad ofertą unoszą się zło wróżbne zaklęcia. Z pasją i przekonaniem życzą one nietoższemu nabywcy, żeby go pryczesy obtarły i żeby go koń w dupę ugryzł. Bucefał nie jest na sprzedaż. Mhm. Księga rachunkowa. Słupki w księdze ujawniają smutną prawdę o firmie. Zyski i straty się nie równoważą. Między kartami księgi leżą słowa pełne rozpaczy i determinacji. Musi zwolnić ludzi, to jedyne wyjście. Ale trzeba zadbać o pozory. Potrzebuje pretekstu. Picie w pracy? Nikt nie będzie żałował pijaków. Nikt nie będzie po nich płakał.
telefon. Na telefonie widać tłuste odciski palców. Ktoś go często używa i rzadko czyści. Ze słuchawki telefonu sypią się słowa rozczarowania i rezygnacji. Mówią o niemal udzielonym kredycie, który jednak nie doszedł do skutku. O zawiedzionych nadziejach i świadomości, że szansa na pożyczkę jest żadna. Miło. Okej, okay, i ostatnia chyba rzecz. Obraz zatytułowany Bucefał. Ciekawe, czy właściciel mówi mu Bucek. Nad obrazem unoszą się słowa dumy z posiadania rasowego wierzchowca. Wierzchowca, który płynie, nie chodzi, lata, nie skacze i ma chrapki mięciutkie jak chmurka. I generalnie znacząco przewyższa inne konie we wszystkim. Dobra, wobec tego odbierzmy ten telefon, skoro już mamy. Może ja bym sobie szybko zapisała, bo ciekawa jestem, czy to będzie miało konsekwencje. Czy i jakie? Hello? This thing doesn't work. Hello? Hello? What the hell with this fucking technology? Ciekawe. Wiecie co? Pomyślałam, że to jednak mądre z mojej strony, żeby się nie odzywać. Dokąd mnie teraz to prowadzi, ja się pytam. Nie mam zielonego pojęcia. Obie tutaj ścieżki mnie właśnie prowadzą jakoś w mniej więcej podobnym kierunku, tylko tak się zastanawiam, czy właśnie w tym samym, czy w jakichś innych. Jakiś właśnie nieznany mężczyzna w innych widzę. Czy jeden mnie z nich nie... nie prowadzi mnie do Abaurycego? No, do Abaurycego mnie prowadzi, bar londyński. Bez kitu. O, dobry? Hey, Wower! Stop making faces and buy another round. We need to drink to Neumeier breaking his stupid face. And where do I get the dough? Besides, I ain't a wooer. Wow, wooer. Easy there, or you're going to pop a vein. Let's get some shots to warm us up. Although you've got your lady love for that, right? Go fuck yourself. What do you want? Oi, Janusz, we've got company. Is he buying or just making a fuss? I'm impressed with the male bonding that you apparently share. It seems so enduring, magnificent. Oi, Janusz, is he like making advances at us? O Jezu! Too much beer. Nie do końca. Marionic? If he buys us vodka, we can cuddle. O Jezus Maria. A dobra, postawię im. With working people. Anytime, any place, and with respect. It's on me. In that case, all is fine and dandy, my dear friend. Wait, Marianek, wait, it's too much. I mean, too much manana. What? Who are you? Really? I'm a thaumaturge. Viktor Szulski. Oh, so you're gonna enchant us? Janusz, look! I'll be a whatever! wait, Marian. Wasn't that dickhead Neumeier friends with a Szulski? Also a thaumaturge? Mój ojciec. Fuck me, it was all right. You probably mean my father. Fuck it. What's the difference? Get the vodka and fuck off. Ej, panowie. Wiecie wy co? To mi się przykro zrobiło. O, przy okazji widzę, że... chyba... Nie, nadal jest ranek. Dobra, myślałam, że się pora dnia właśnie ruszyła. Dobra, będziemy wobec tego zakończyć ten strajk cały. Niestety chyba coś mi się właśnie nie udało, a mogłabym poprowadzić to jakoś dalej, wydaje mi się. Dobra, moi drodzy państwo. Tu jest Neumeier, a tutaj jest Rutkowski. Well, this is negotiation, so let's negotiate. You won't finish the job without us. That's the truth. Mr. Neumeier? Nicht jetzt. How many times do I have to tell you? This can't be done. It doesn't work like that. That's not how you do Geschäfte. Listen, sir, we won't give up.
Either you can take back the men you fired, or you can say goodbye to the workers you've got left. You can build these sewers yourself, you lousy capitalist asshole. Rude! This is just gutter talk, not negotiations. Impas. Obie strony są zdeterminowane, żeby osiągnąć cel i nie zamierzają ustępować. Wygląda na to, że będę musiał im pomóc. The gutter is quite fitting, actually. You're building the sewers, after all. It's a joke. Who are you, and what do you want? A friend asked me to take a look at the strike. Strike? What strike? The strike is over. The negotiations are through, and everyone goes back to work. No. Lads, the strike's still on. We're not touching the work. It's knock-off time until further notice. Maybe now you can spare me a moment? Not here. Follow me, please. I bet you regret those layoffs now, don't you? Better hair. I deal with that kind of aggression every day. I got used to it. Tak mówisz. Zeit ist Geld. What brings you here? Czas to pieniądz, ta? Why did the workers go on strike? Sir, I fired those who drank at work and everyone suddenly went mad. Ihr Polen. I don't understand you. Ci Polacy. It's time to bring this country into the 20th century. In Germany, it's unthinkable to drink vodka at work. So, what's the story with those layoffs? I don't like inaction. So when I set new rules and people kept drinking, I gave them an ultimatum. And how much time did you give them to adapt to the new rules? What do you mean? There's action and there's reaction. I set the new rules on Monday, and on Wednesday, I let them go. What you did was stupid. Are you standing up for these drunkards? What, are you a socialist? Polak. That's not the point. You can't expect these people to change overnight. What do you mean by aggression? I'm talking about that troglodyte, that rude guy. Diesen Mistkerl. What did he do? He smeared my office windows with shit. Scheiße. I know it was him. I know it. I have no proof, but I know it. Can you imagine that gestank? That stink? Krótki ląd. Rudy jest zwolennikiem argumentu siły i wyraźnie nie pała sympatią do Neumayera. I'll get going. I had my reasons, mostly concerning work ethics, but there are always many factors involved. This is kompliziert. You know what it's like. Bez wyjścia? Wygląda na to, że Neumayer szuka wyjścia z kłopotów finansowych. Sytuacja Neumayera. Rozwiązanie problemów leży tuż przed nosem Neumayera. Pieniądze ze sprzedaży konia zakończyłyby kłopoty z płynnością kapitału, ale no trzeba by tego konia sprzedać, a to najwyraźniej boli. Na szczęście potrafię ukoić obolałe serduszko Krezusa. Czyli możemy właśnie nim go zmanipulować, tak? W sumie nie jest mi szkoda typa, więc go zmanipuluj. Mr. Neumayer? Ja! Deep in your heart you know what's important and what the right thing to do is. It's the man that counts, not the horse. Yeah, you're right. Yay. Meine Herren, listen to me, please. I know some bad words have been said, but I have found a solution. Your Freunde will go back to work. Really? Yeah. I've understood what really matters. You are the most important. Now, everyone can get back to work. Ich verspreche es. Has he lost his mind or what? Gentlemen, it worked. We'll start a union. O Jezu. Związek socjalistyczny? Czy związek robotników? No ludzie, no. Gdyby nie ja, to by nie podziałało, ale co z tego, nie? Ej. Aj, nieważne. Chrzanić już.
Dobra, idziemy do Abaurycego w każdym razie. Zadanie wykonane, to się liczy. Od co? Dobra, wobec tego. Abaurycy, przychodzę ci z dobrymi wieściami. Już ci tutaj skończyli budować w sensie skończyli, albo skończą może bardziej budować kanalizację. Coś tutaj nowego jest? Nie. Abaurycy wobec tego. Done. The wheels are in motion. I am accepting compliments. I could kiss your forehead. How did you manage to do that? Magia, kolego, magia. It turned out Neumeier had a purebred horse. It was worth enough to re-employ all the people he had fired. So he decided to sell it. How generous. And voluntarily, of course. Of course. Believe it or not, I've been quite busy myself. Listen to this. Spirit King and Phantom Prince. Or better yet. Ano tak, pseudonimy. Poet and Pilgrim. Get it? You're the poet and I'm the pilgrim because I've traveled a lot? You bet. And fuck that guy with his WS. So see you around, Pilgrim. Aha, Bałorycy, przyjacielu. Uwielbiam cię. Dobra, wobec tego wracamy w tym momencie na ścieżkę wątku głównego, tylko że chciałabym wpierw niebezpieczne znajomości zrobić, bo ciekawi mnie ta komitywa, więc niebezpieczne znajomości sobie wykonamy. A to może być, no, też ciekawe zadanie. Chciałabym wiedzieć, dokąd mnie to zaprowadzi. Czy to mnie zaprowadzi może do... Chyba do zmiany dzielnicy mnie to zaprowadzi. Ta, do dorożki mnie prowadzi. Wprost. Dobra, dorożka wobec tego. Jak mnie zaprowadzi na Bar Różyckiego. Oczywiście, że na Bar Różyckiego. Chryste, panie. No dobra. Zakładam, że wiem gdzie. Do Wandy? Ajajaj. Dobra, wobec tego idziemy za śladem oczywiście. Znaczy ja właśnie zakładam, że wiem dokąd mnie zaprowadzi, czyli właśnie, no jak powiedziałam przed chwilą, do Wandy, która jakby nie było, no... jest tutaj gdzieś w tym barze, tak? Tutaj, o, uberka. W takim razie wejdźmy sobie. I tak, czyli to są ci niebezpieczni znajomi, tak? Czy tam przyjaciele. W takim razie wejdźmy sobie do piwnicy. I do Wandy, tak? Z Wandą mamy pogadać. Wobec tego sobie pogadajmy z nią. Tell me what brings you here. A wiesz, takie tam. So this cause of yours. What do you want to know? A czy ja przypadkiem na te wszystkie tematy nie rozmawiałam? That sentence pains me. Don't be. Is there. Nie wiem, szczerze przyznam. Czy ja coś mam do zrobienia? Odszukaj przyjaciół. No tak, ale z nią w tym momencie to ja na żadne tematy chyba nie pogadam, co nie? Nawet się więcej o ich sprawie. No właśnie. Chociaż czekajcie, może ja ją wypytam w sumie o tą sprawę całą. Jeszcze. Tak na wszelki wypadek. Tak więc nawet się więcej o ich sprawie, bla bla bla, o holenderską pomadę, o ich metodach, bla bla bla. I oberka Roblitza. Dobra, i to już jest przepytane. I co w związku z tym? I tak mi ją wyświetla, prawda? Prawda. No dobra, czyli w takim razie trzeba zrobić wpierw jakiś inny motyw z tego zadania, bo w tym momencie rozmowa z Wandą nam nic nie daje. Szkoda. Dobra, wobec tego tramwaj poproszę. I na Śródmieście Północne zdaje się, tak? Tak. Jedź wobec tego. Ciekawi mnie, czy nas zaprowadzi do domostwa naszego, szczerze przyznam. O Jezus Maria, dokąd mnie to zaprowadzi? To jest dobre pytanie. Jak mówię, jestem ciekawa, czy mnie to nie zaprowadzi przypadkiem do naszego domostwa, bo to też jest w sumie możliwość, że są zadania ze sobą powiązane, że tak to ujmę. I wiecie, i najpierw muszę na przykład przeszukać gabinet naszego ojczulka, zanim znajdę podpowiedź, jak wykonać zadania dalsze, że tak to ujmę. No jest to bardzo prawdopodobne nawet. No ba, prowadzi mnie do domu. Tak więc do domostwa wchodzimy, kamienica Szulskich wobec tego. I co? Na górę czy do Ligi? Na górę. W ogóle czy coś jest w naszym domu w tym momencie? Nie. W takim razie piętro poproszę. O, no właśnie. Co tutaj jest nowego do przeczytania? Mogę się przespać, fajnie. Mogę się też przebrać, ale tego nie zrobię akurat. Może poza odcinkiem się przebiorę.
O, proszę. Tak, coś tu jest nowego do przeczytania, więc sobie przeczytajmy. Starannie złożony list. Szanowna pani Szulska, będę szczery, nie jest pani moim pierwszym wyborem. Pani twarz jest pospolita, tendencja do noszenia spodni i nadmierna niezależność niepokojące, a goszczący często na twarzy wyraz irytacji sprawia, że pani brwi wyglądają jak dwa wściekłe borsuki. Miło. Do tego jest pani inteligentna, a to nigdy nie wróży dobrze u kobiety. Oboje wiemy, że życie z panią będzie dla mnie źródłem nieustających migren i utrapień. Mimo tego jestem skłonny zaproponować pani małżeństwo. Sądzę, że we wskazanych przeze mnie okolicznościach moja oferta jest więcej niż szczodra. Proszę ją rozważyć, Ignacy Wokulski. Raz, Wokulski. Dwa. Człowieku, do mojej siostry tak? Chrzań się. Dobra, wobec tego przeszukajmy ten gabinet, skoro już tu jesteśmy. Stary list. Bardzo generyczny list. Dziwne, że ktoś go zachował. Pod zgrabnymi literami pulsuje głęboka, ukryta toń taumaturgicznej wiadomości. Szukasz kabalisty poza Warszawą? Niepotrzebnie, jeden z najlepszych jest bliżej niż myślisz. Izaak Sofer z synagogi Nożyków. O proszę, mamy ślad. Synagoga Nożyków, tak? Dokumenty własności. Wykaz nieruchomości należących do ojca. Dużo ich, ale większość to znane adresy w mieście i poza nim, oprócz jednego. Też ciekawie. Widzę, że tutaj nic dalej nie ma. Ja sobie może... O! Jeszcze tutaj popstrykam, żeby mi na pewno wszystkie ślady wykrył. Pudełko. Zwykłe drewniane pudełko. Nic specjalnego. Pudełko niby jest puste, a jednak na jego dnie spoczywa klarowna i precyzyjna myśl. Nie zostawiono jej tu przypadkiem. Została ułożona starannie, wprawnym umysłem taumaturga. Wiadomość brzmi lakonicznie. Spotkajmy się. Rodzinne sekrety. Podejrzany adres i wiadomość, którą mógł odczytać tylko inny taumaturg. Pachnie tajemnicą, pachnie spiskiem. Dokładnie o czymś takim mówił Konieczkin i Swietlana. Powinienem to sprawdzić. Przeszukaj miejsce spotkań taumaturgów. Amulet. Cylindryczny medalion skrywa ochronną inkantację w języku hebrajskim. Słowa wyryte na amulecie emanują żalem. Wiadomość zaklęta w medalionie szepcze o ostrzeżeniu. Echo rzuconej klątwy golema pachnie mroczną kabałą i wyrzutami sumienia. Czuję coś jeszcze. Ślad. Znam go, był w ruinach kamienicy, pod którą zginął ojciec. Ślad znajomy starzec. No tak. Czyli ktoś właśnie próbował naszego ojczulka cudownego... ostrzec o zagrożeniu. Test kabalistyczny, długi i zawiły. Jest o tym, że tylko synowie Abrahama mogą tworzyć żywe ciała z gliny. Wieje mizoginią. Uderza książką o biurko, gwałtownie przewraca strony, rozrywa papier między drżącymi palcami. Ze zniecierpliwienia. Zamiera w zamyśleniu nad klątwą Abrahama, którą na niego nałożono. Musi być jakieś rozwiązanie. Musi. Geneza Golema. To rabin Sofer z synagogi Nożyków nałożył na ojca klątwę Golema. Ciekawe, szczególnie, że tych dwóch się najwyraźniej przyjaźniło. Z drugiej strony niszczenie ważnych relacji było ulubioną rozrywką ojca, więc nie dziwi mnie to. Jeżeli chcę pozbyć się Golema, powinienem udać się na Mirów. Dobra, wobec tego... O, zapis mi dali. Co to, coś się wydarzy zaraz? Chciałabym tutaj miejsce spotkań taumaturgów sobie oznaczyć jeszcze. Tutaj pani sobie przeszła. Wiecie co, myślę, że tak na odchodne się przebierzemy, żeby mieć już inny strój na następny odcinek Hardy Krój. A czy ja tego przypadkiem już nie miałam na sobie? Nie, nie miałam na sobie, okej. Wróć, nie tak. Weź mi to jeszcze raz zaznacz i spacją. No. A nie. Jakoś inaczej. Tak więc sobie zejdźmy. Parter. Gdzie jest w ogóle Ligia? Ligia może być w sklepie Szulskich. Faktycznie, a niekoniecznie w domostwie naszym. To faktycznie, o tym trochę zapomniałam. Że Ligia to raczej właśnie na Mirowie jest. Ej, sorry. Sorry wielkie, rozkaszlałam się. Dobra, wobec tego. Z dorożki sobie skorzystajmy. Co mi się oznacza? Przepraszam bardzo. Aha, nowe zadanie jest jakieś. Ej, to sobie pójdziemy na to nowe zadanie, skoro się oznacza jakieś. Ciekawe. Oho, czy ktoś tu wymiotuje, czy jaki cholernik? Dobrą stronę idą? A, poniekąd. Teraz w tym kierunku się udamy. Dobra. Tutaj, przeczytaj. Kurier poranny, ogłoszenia. Do W.S. Uprzejmie proszę o spotkanie w kawiarni w pobliżu twojego domu. Będę miał do szanownego pana sprawę wielkiej wagi TF. O, proszę. Well, there we have it. Pierwsza strona. Co tam mi się oznacza? Czekajcie chwilkę.
Mamy przystanek tramwajowy, nie no fajnie, ale... Dobra, nieważne. Ciekawe w gruncie rzeczy, ale mnie ciekawi właśnie to miejsce spotkań taumaturgów. Chciałabym to zrobić wpierw zadanie. Do WS. Przynajmniej wiemy, że to wiadomość jest dla nas, nie? I wiemy od kogo. Tylko jedna osoba jakby nie było tak na nas mówi. Więc, no jak mówię, wiemy od kogo i to jest ważne. Śródmieście Południowe czy Bazar Różyckiego? Może na Śródmieście Południowe się udamy, bo to jest chyba nowe oznaczenie, tak mi się wydaje. Więc, no jak mówię, udamy się właśnie w tym kierunku. W kierunku tej dzielnicy może. I dobra, gdzie mnie poprowadzi teraz ślad taumaturgiczny? Dobra. Nie wiem, jakoś tędy mnie prowadzi. Jak mnie zaprowadzi do kuriera codziennego, czy jak on się tam nazywa, to mnie to się trochę chyba zdenerwuje. Tak odrobinkę. Dobra, co my tu mamy? Mamy kogoś... Tajniak jakiś, o proszę. Ciekawe. Niedopałek papierosa, precyzyjnie skręcona cygareta. Ktoś tu ma wprawę. Idealnie skręcony niedopałek oplatają myśli gorzkie jak podłej jakości tytoń. Przypalony pretensją o pewność jutra. Wygodny dom, elegancki strój. Rzeczy, których nie zapewni skromna pensja agenta ochrany. Rzeczy, o których może on jedynie marzyć. O. Ciekawie. Gazeta. Na stronach widać liczne zagięcia i plamy od jedzenia. W zagięciach papieru zbierają się gorzkie refleksje o stosowności komentowania zdjęcia na biurku konieczkina. Konkluzja? Był to błąd okupiony dupa zadaniem śledzenia młodego Krezusa. Cierpienie może zakończyć tylko jedno. Soczysty donos. Smutni panowie, wygląda na to, że Konieczkin wysłał za mną swoich ludzi. Komplement czy afront? Trudno ocenić. Panowie są wyraźnie zniesmaczeni zadaniem i chętnie wróciliby do naczelnika z pikantnymi szczegółami dotyczącymi do mojego życia. Mógłbym ich przekonać, że robota jest skończona. Fajnie. Czyli mogę teraz zmanipulować ich. To jest lelek, prawda? Konfident, manipuluj wobec tego. Since we keep following one another around, maybe we should introduce ourselves. What are you talking about? You guys are so devoted. Is the pay worth so much hard work? Maybe it's time to fight for a raise. I don't want to keep mucking around in this crap. Not for this kind of money. Following some spoiled brat around, standing for hours outside people's windows. And God alone knows what for. Not for this kind of money. Wait up. I'm not gonna stand here on my own with him. Let's talk to the chief. No i fajnie. W takim razie załatwiliśmy panów konfitury. Co? No panowie konfitury w każdym razie. Wchodzimy tutaj. W takim razie i tutaj jest dość sporo wskazówek, widzę. Miejsce spotkań. Podłoga pokrywa gruba warstwa kurzu. Od dawna nikt tu nie zaglądał. Czy tutaj jakoś... Za drzwiami jest jeszcze coś ciekawego, niespecjalnie rozumiem. Zobaczmy wobec tego. Rozbity talerz. Był talerzyk, nie ma talerzyka. Ot, krucha egzystencja. Odłamki są wściekłe, rozmowa była spokojna, aż przestała. Emocje poszybowały, maniery wyparowały, a nad wszystkim zawisł zapach drogiego tytoniu, rozczarowania i ambicji. To, co było jednym, uległo dezintegracji. Dumne imię talerz zastąpiła inwektywa śmieć. Na zawsze. Tajemnicza kamienica. Tego nie da się pomylić z niczym innym. Tytoń, rozczarowanie i ambicja. Ślad ojca. W tym miejscu spotykał się ze swoimi szemranymi znajomymi, czemu najwyraźniej towarzyszyły ostre wymiany argumentów. Typowe. I know this trace. Ślad spiskowca. Ta sama precyzja, ta sama dokładność. Znam ten ślad. Znalazłem go w pudełku w gabinecie ojca. Na pudełku, przepraszam. Kawosz. Wygląda na to, że osoba, która prosiła ojca o spotkanie, jest lekarzem i ma związki z rewolucjonistami. Nigdy bym się nie domyślił, że Stanisław Szulski, symbol rozwagi i konformizmu, dorobił się wywrotowych przyjaciół. Muszę poznać tego lekarza. Brudna filiżanka. Wciąż widać w niej zaschnięte resztki kawy. W filiżance leżą słowa wypowiedziane ostrożnie i precyzyjnie. Podjęte przez nie zagadnienie jest trudne. Dotyczy młodych ludzi o skrajnych rewolucyjnych poglądach. Takich, którzy ranią i są ranieni, a później trafiają do jego kliniki. No dobra, jest jeszcze ostatni ślad jakiś, chyba? Ślad rabina. Ciepło szabasowych świec. Radość i duma ze wspólnoty, której jest się częścią. Znam ten ślad. Należy do rabina Sofera. Słodki sekret. Jednym z tajemniczych przyjaciół ojca był Izaak Sofer, którego amulet znalazłem w gabinecie w domu.
Dobra, czy coś jeszcze ja tutaj mogę znaleźć? A jest upyr, tak? Pudełko ciasteczek. W środku leżą wyschnięte na wiór hamantasze. Ciasteczka nadziane są dylematem, bo w pasie spodnie wprawdzie piją, ale jest Purim i trzeba się radować. A jak radować się bez słodkości? Słodycz i radość to jedno, a rabin w karnawał wyradować się musi, nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Dla przykładu w ramach funkcji. Okej. Okay. Zapiszemy sobie grę i zagadajemy sobie do upyra. I think that's everything now. So, besides father, there were two more. A candy lover and a coffee lover. Konieczkin must have had one of them in mind. The one with the sweet tooth looks like a rabbi. I should look for him in the synagogue. The coffee lover, meanwhile. That's what I call you now. The doctor. Because you help rabbis and people the hospital is off limits to. Rebels and revolutionaries. Luckily, I know someone who matches the description. Maybe we'll find out what she needed that ammunition for. No właśnie, Wanda. Come on, we'll be careful. Time to get some donuts at Rodwitz. Kolego, ja cię już tak wyprzedziłam z tymi twoimi rozważaniami. Wiktorze, ty mój drogi, że to normalnie, skontaktuj się z rewolucjonistami. Tak, wobec tego pędzimy sobie do dorożki znowu, co? Lub do tramwaju, zobaczymy do czego pierwszego dobiegniemy. Aha, do tramwaju, widzę. Jest niedaleko dość. Czy tutaj gdzieś jest zadanie nowego, poboczne? Nie. No dobra, to złapmy tramwaj wobec tego i bazar Różyckiego. Tym miejscem się chcę zainteresować na chwilę obecną. Może sobie właśnie jeszcze z Wandą pogadamy na odchodne. Trochę ciężko, muszę przyznać, mi się odchodzi od tej gry, w sensie... No mam ochotę jeszcze sobie grać i tyle, no. Tak więc poproszę tutaj wejść i wobec tego idziemy na tyły. A to nie jest przypadkiem ten lekarz? Patrzcie wy go. Bukiet kwiatów. Świeże kwiaty chyba z pobliskiej kwieciarni. Ładne. Kwiaty smakują żalem i popiołem. Delikatne kolory płatków blakną trawione potrzebą działania, rewanżu, zemsty. Odebranie innym tego, co samemu się utraciło. Płynące z bukietu odczucia są intensywne, dławią, odurzają, przerażają. Są śladem Wandy. Czy coś tutaj jeszcze jest w takim razie? Tak, są jeszcze ślady. Okej. Okay. Ulotki robotnicze, do strajku, do walki, towarzysze robotnicy. Ogół robotniczy nie może patrzeć obojętnie na okrucieństwa ceratu i zachcianki kapitalistów. Coraz bliższą jest chwila ostatecznego porachunku mas ludowych z despotyzmem. Wzywamy was do strajku. Solidarność nasza złamie opór wroga. Jeżeli wytrwamy w walce, ciemiężyciel nie zda uciąć wszystkich łbów w hydrze rewolucji. Precz z wyzyskiem, niech żyje sprawa robotnicza. Warszawski Komitet Robotniczy. Ulotki robotnicze. Do strajku, do walki. Krótko i na temat, nie trzeba czytać w całości. Takich mediów nam trzeba. Ulotka płonie od żaru słusznej sprawy. Ogień, który ją pochłania, jest przeznaczony dla zaborcy, dla pana, dla ciemiężyciela, dla każdego, kto dręczy polską klasę robotniczą. Wandy ślad te. Tutaj coś jest jeszcze. Czasopismo Robotnik. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Naprzód Warszawo. Na ulicach Moskwy wre walka ludu robotniczego z, roboczego z taratem. Grunt odwiecznej stolicy carów przesiąkł krwią proletariatu rosyjskiego, mordowanego kartaczownicami i armatami. Ale lud nie ustępuje. Śmiało podnosi swój sztandar w górę, choć burza wrogich żywiołów wyje. O mury Kremla odbija się coraz głośniejszy, coraz bardziej głośny krzyk. Precz z taratem, niech żyje konstytuanta. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Hasło popularne raczej wśród socjalistów niż na salonach. Nic dziwnego. Uberka Rotblica. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale ten lokal jest miejscem spotkań rewolucjonistów. Co więcej, Wanda tu jest. Bukiet jest świeży, a bez wątpienia to ona go tu przyniosła. W przypadku jej śladu trudno o pomyłkę. Wiktor, ale my o tym już wiedzieliśmy, nic nowego nie odkryłeś. Dobra, moi mili, natomiast w tym momencie myślę, że sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, link macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. I jeśli chcecie pomóc mi troszeczkę popchnąć algorytm YouTube'a, to zostawcie komentarz o treści rewolucjoniści. Będzie mi niezmiernie miło. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!